Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Piątek rano, więc nie może zabraknąć dwóch rzeczy. Dobrego humoru, ja akurat już go mam i mam nadzieję, że uda mi się go wam nieco przemycić. No i nowego odcinka premier, który właśnie teraz zaczynamy wraz z wszystkimi nowościami, premierami. Sami zerknijcie, czy któraś z planszówek, o której wam dzisiaj opowiem, was zainteresuje. Będzie magnetycznie, więc być może coś przyciągnie wasz wzrok. Będzie też mafijnie, gangstersko, będzie kryminalnie. Troszkę wybierzemy się w kosmos, ale nie za dużo, bo ostatnio w World News było tego kosmosu całkiem sporo, więc dla równowagi nieco lżejsza przygoda i również takie budowanie w bardzo kalifornijskim, ciepłym stylu, jako że zaczynają się wakacje. Na koniec jeszcze gadżet. No, sami ocencie, czy coś wam się spodoba, a mam taką nadzieję, bo zawsze każdy odcinek staram się przygotować tak, aby każdy z was znalazł coś dla siebie, więc poszukajcie, siadając i oglądając. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, czy wam się podoba. Najlepiej w taki sposób, czyli kciuk w górę. A gdybyście chcieli więcej oglądać tego rodzaju odcinków, no to oczywiście zachęcam do subskrybowania. Tu jest taki czerwony przycisk, a ten dzwoneczek przypomni, jak coś nowego pojawi się na kanale, więc będzie mi bardzo miło, jak po prostu dołączycie do grona subskrybentów. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy weekend oraz zaczynamy premiery. Chyba nie powinnam przesadzać z nadmierną gestykulacją tak do ekranu, bo niektórzy z was piszą mi, że odsuwają się, słuchajcie, ale teraz będę starała się przyciągnąć, bo w grze, o której wam chwilkę opowiem, czyli Cluster, chodzi właśnie o przyciąganie. Cała zabawa polega tutaj na owym przyciąganiu i oby za dużo tego przyciągania nie było, a czasami odpychaniu, ponieważ w tym małym pudełeczku ciężkim znajdują się magnesy różnych kształtów, różnej wielkości, no i o różnej mocy, właściwościach przyciągania. I cała zabawa tak naprawdę polega na tym, aby pozbyć się wszystkich magnesów, jakie mam. Każdy z graczy dostaje określoną ich ilość i musi wyłożyć po kolei, po jednym magnesiku, na obszar, który ograniczony jest po prostu sznurkiem. Więc z pozoru błahe, banalne, prościutkie, no ale podczas tej naszej akcji wykładania, czy też dokładania do całej masy innych magnesów tego naszego, trzeba zrobić to tak i w takim miejscu i w taki sposób, aby on nie połączył się z całą masą innych, bo wówczas musimy je zabrać i zaczynamy zabawę od nowa. Więc słuchajcie, myślę, że Cluster jest ciekawą, taką, no powiedziałabym, strategiczną grą, gdzie możemy również ten sznurek nieco przeciągać, jakoś tak zmieniać ten obszar rozgrywki. Grą, którą na pewno można zabrać sobie na wakacje, na jakieś wszelkie wyjazdy, bo zobaczcie, małe pudełeczko, które mieści się wręcz w kieszeni, a już na pewno w torebce czy plecaku, więc jakoś taką magnetyczną ciekawostkę wam pokazuję. Jeśli chodzi o wycieczki, to myślę, że wielu z nas wybrałoby się z wielką przyjemnością do Kalifornii. Może niekoniecznie, aby budować, no ale już na wakacje, czemu nie? Chociaż tutaj będziemy budować tytułowe San Francisco, aby stało się właśnie takie, jak widać tutaj na pudełku. Natomiast zanim to się zadzieje, musimy zaprojektować to miasto. No i właśnie to robimy w tej matematycznej wyliczance od matematyka zresztą, czyli Rainera Knizi. Przedpremierowo macie okazję zobaczyć, jak San Francisco wygląda, prezentuje się i o co w nim chodzi. Oto nasze tytułowe San Francisco, ale tak naprawdę już po wybudowaniu. Natomiast aby to tak mogło wyglądać, to najpierw mamy plac budowy, czyli planszetkę graczy. Jak widzicie, 5 rzędów po 5 pól i tutaj właśnie będziemy umieszczać te oto karty projektów i w zależności od tego, jak je sobie rozmieścimy, one względem siebie będą na siebie wpływać. Pojawią się tutaj również sieci tramwajowe i będziemy stawiać również na odpowiednich wieżowce, zdobywając cenne punkty zwycięstwa. Cała zabawa i cały proces budowy będzie polegać na wybraniu jednej z dwóch akcji. Albo wyłożenie projektu, albo jego realizacja. Wyłożenie projektu polega na dobraniu sobie z wierzchu talii karty projektu i dołożenie do któregoś z trzech rzędów. A zatem wraz z upływem rozgrywki kolejni gracze dokładać tu będą kolejne karty. Jeśli na przykład pojawi się karta z placem budowy, wówczas sięgamy sobie po ów plac budowy i kładziemy żeton na takiej karcie. Jeśli chodzi o drugą możliwą akcję, czyli realizację projektu, polega ona na zabraniu kart z któregoś z rzędów. Ale mamy tu pewne ograniczenie.
Za każdym razem, kiedy zabieramy karty z wybranego rzędu, musimy sobie dobrać żeton zobowiązania. I co istotne, wykonując akcję realizacji projektów, możemy zabrać więcej kart projektów z danego rzędu niż posiadamy żetonów zobowiązań, a więc to ile mamy żetonów zobowiązań będzie miało kluczowe znaczenie. A zatem wybierając rząd, zabieramy wszystkie karty z danego rzędu, a następnie dokładamy na swoją planszetkę zgodnie z kolorem danego rzędu. Na większości kart projektów, jakie umieścimy na swojej planszy, znajduje się symbol wartości danej karty. Ta karta na przykład ma wartość 1, dodatkowo posiada tory tramwajowe, więc dokładając ją w tym miejscu, łączę się nie tylko z zajezdnią, ale z pozostałymi torami, a zatem mogę umieścić tutaj znacznik tramwaju. Kiedy już dołożę sobie taką kartę skweru do swojego żółtego rzędu, zyskuje ona wartość 4, jeśli sąsiaduje z zajezdnią bądź z jakimś ciągiem tramwajowym. I tak dokładnie jest, a więc wartość tej karty wynosi 4. I gdybym na przykład w kolejnych turach dołożyła sobie tutaj kartę z placem budowy, to obliczam wartość sąsiadujących kart, a nie sąsiadują one po skosie, tylko łączące się brzegami, czy uzyskuję wymagane 7 wartości. W tym przypadku uzyskuję bez problemu, ponieważ wartość tej karty wynosi 4, tutaj mam 3 i tutaj jeszcze dodatkowe 3, a więc mam znacznie więcej niż wymagane 7, a więc mogę tutaj postawić wieżowiec. Za każdy taki wieżowiec na koniec gry zyskuję punkt zwycięstwa. Ponadto, jeśli jako pierwsza wybudowałam wieżowiec, to dostaję taki order budowniczego, za który również dostanę punkcik. I tak właśnie punkcik do punkcika gromadzę sobie te punkty i w momencie, kiedy któryś z graczy wypełni całą swoją planszetkę, bądź też ostatni żeton fundamentu zostanie położony na kartę projektu, rozgrywka kończy się i podliczamy punkty. Gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa. To nie będzie nowość, a raczej powrót, ale jak lubicie przenieść się w taki bezwzględny świat mafijnych porachunków, gdzie jeden drugiemu z graczy może płatać różne figle, może przeszkadzać, może nawet zabijać mafiozów, a my jesteśmy owym bossem i szefem mafii, który stara się zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo wówczas wygrywa i chyba mi się tutaj właśnie tak wygrało, że jak zwykle wszystko na opak, La Cosa Nostra, moi drodzy, czyli mafijna, gangsterska karcianka. Mamy tutaj też takie planszetki, które pomagają nam owe karty rozłożyć i są też kości, bo troszkę od losu jednak zależy, jak La Cosa Nostra, czyli wielki powrót w ramach do druku, wygląda, jak w tę grę grać, aby wygrać. Zerknijcie sobie, chętnie Wam opowiem. Rozgrywka w La Cosa Nostra trwa łącznie 4 rundy. Na początku każdej z rund dobieramy sobie, a raczej rozdajemy graczom 4 karty rozkazów na ich rękę. I akurat w wypadku pierwszej rundy początkowe karty wpływów, ale już w kolejnych po 2 karty wpływów. Mamy tutaj jeszcze drugą planszetkę, na której rozłożymy karty interesów, odsłaniając 4 takie karty. I w tej talii znajdziemy zarówno osobistości takie jak chociażby prawnik czy gliniarz, którego możemy skorumpować, jak również interesy naszych mafiozów. Skoro o mafiozach mowa, no to mamy tutaj 5 rodzin mafijnych. Każda z rodzin ma swojego bossa albo panią bossową w wypadku akurat tej pani. No i na odwrocie tej karty mamy tak naprawdę początkowe ustawienia. Oczywiście do każdej talii należą karty gangsterów, a ich pistolety wskazują, jaką siłę ma dany gangster. Tutaj ta karta naszego bossa wskazuje, z czym dana rodzina rozpoczyna. Akurat mamy kasyno i mamy skorumpowanego prawnika, a także 3 gangsterów początkowych. A zatem z dobranych na początku rundy kart rozkazów oraz kart wpływów decydujemy, jakie zadanie jakiemu z naszych dostępnych gangsterów przydzielamy, a następnie umieszczamy taką kartę na danym gangsterze. Poza kartami rozkazów, jakie możemy na swoich gangsterach umieszczać, możemy też im zlecić formę przekupstwa, a raczej zakupu, w tym wypadku skorumpowania gliniarza, więc pobieramy sobie z planszetki miasta odpowiednią kartę i umieszczamy. No i kiedy dopasujemy już karty do swoich gangsterów, to przechodzimy do fazy rozpatrywania owych rozkazów. Jak to się odbywa? Zobaczcie na przykładzie tegoż rozkazu. Wstępne warunki to jeden alfons, którego muszę posiadać. Akurat w swoich zasobach mam tylko prawnika i kasyno, ale alfonsa się jeszcze nie dorobiłam.
A zatem warto by było dogadać się z jakąś inną rodziną i wówczas taki właśnie mój żetonik umowy wyląduje na takiej karcie Alfonsa. Oczywiście to wszystko odbywa się nie za darmo. To na jaką stawkę się umówię zależy już od dogadania się z innym graczem. Zatem jeśli mam spełniony warunek, mogę spróbować zrealizować to zadanie. No i teraz w zależności od tego, jaką siłę ma mój gangster, tyloma kosteczkami będę rzucać, a wyniki wskażą mi jaką nagrodę, czyli pieniążki pobiorę. W tym wypadku mam dwa pistolety, a więc rzucam dwoma kosteczkami i sprawdzam, jaki uzyskuję wynik. W tym wypadku muszę uzyskać przynajmniej dwójki na obu kościach lub wartości większe. Tu akurat uzyskałam 3 i 2, więc dostaję całe $5000. Z pewnością będą przydatne, chociażby po to, aby skorumpować tego gliniarza, w wypadku którego cena zakupu wynosi 2000, a dochód z niego to cały 1000, a więc taki skorumpowany gliniarz wędruje sobie do moich zasobów. No i gramy tak sobie, rozbudowując swoje mafijne imperia, zatrudniając kolejnych typów spod ciemnej gwiazdy, realizując kolejne rozkazy, korumpując kolejne persony i gromadząc jak najwięcej szmalu. Co to za planszówka lub karcianka, która nie ma instrukcji, nie ma księgi zasad, skąd wiadomo jak grać? No właśnie, w wypadku najnowszej, trzeba już powiedzieć, serii, bo są to dwie gry, od Muduko, czyli Kartawentury, nie mamy instrukcji. Mamy tylko krótką ulotkę, która wprowadza nas w historię, a są to dwie różne historie, które można rozgrywać sobie wiele razy, bo mamy tutaj wiele różnych zakończeń, więc za każdym razem mogą nasze decyzje zaprowadzić nas gdzie indziej i na tychże kartach, które znajdziecie w tych pudełeczkach, są kolejne wskazówki, co i jak mamy wykonać, jak zbudować mapę, kto się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Być może jest Wam to znane z gier paragrafowych, bądź też niektórych takich kryminalnych, gdzie odsłaniamy sobie kolejne karty, więc tu działa to bardzo podobnie. Natomiast tutaj raczej zbrodni nie będziemy szukać ani starać się rozwikłać, a przed nami przygody, wyprawa do Tybetu, bądź też w stylu Wikingów. Nie chcę za dużo zdradzać, bo szkoda psuć Wam zabawy, ale zerknijcie sobie, jeśli jesteście ciekawi nieco więcej dowiedzieć się o tych małych pudełeczkach. W wypadku gier Kartawentura, moi drodzy, instrukcją jest tak naprawdę ta talia kart i zapisy na poszczególnych kartach, które będą nas za rączkę prowadziły przez całą rozgrywkę, natomiast w to, co to jest za historia, czyli takie tło historyczne, wprowadzi nas taka krótka notatka, którą znajdziemy w obu tych częściach. No i teraz jak odbywa się cała rozgrywka? Otóż sięgamy do pierwszej karty, aby rozpocząć grę. Czytamy sobie i dowiadujemy się, że tak naprawdę można tę grę rozegrać kilka razy. Mamy tutaj 5 różnych zakończeń w zależności od tego, jakie decyzje będziemy podejmować. A następnie czytamy zapisy, które znajdują się na karcie. Ta odsyła nas do karty numer 2, gdzie mamy przeczytać zasady. Istotne jest więc, żeby nie mieszać, nie tasować tych kart, bo one po kolei będą nas prowadziły, instruowały, mówiły o konkretnych symbolach, czy jak w wypadku tej strony, bo są to karty dwustronne, pokazywały, jak mamy ułożyć mapę. Mamy tutaj również kartę w wypadku tej części naszego głównego bohatera i instrukcję, co mamy zrobić, w tym wypadku dobrać kartę 4. Karta 4. To opis sytuacji i również instrukcja, co mamy robić dalej, a więc dobrać kolejne karty. W tym wypadku jeszcze Wam tak troszeczkę pokażę i zdradzę karty bóstw, bo mamy takie klimaty Wikingów. No i tutaj właśnie rzeczona mapa, przynajmniej pierwsza część tej mapy, jak widzicie, Islandia, więc wycieczka właśnie na Islandię nas czeka. Mówiłam na początku, że czeka nas wycieczka w kosmos, więc malutka wyprawa, żeby nie było za dużo, może tak blisko, na Księżyc. To akurat dodatek, o którym Wam opowiem, jak również gra podstawowa, czyli Ganymedes, mili Państwo. W tej grze będziemy wysyłać naszych kosmicznych turystów, czyli takie malutkie, kolorowe mipelki z Ziemi na Marsa, z Marsa właśnie na Ganymedesa, a stamtąd już w rakietę kosmiczną. No i jak uda nam się dobrze tę załogę skonfigurować, to mamy szansę na wygraną, a jak jeszcze dochodzi do tego Księżyc, no to mamy więcej opcji i więcej doradców, którzy z całą pewnością nam pomogą. Jak lubicie takie karciane układanki i dokładanie sobie kolejnych kart, które kombują nam pewne akcje, to zobaczcie, jak wygląda to w Ganymedesie.
Tak oto prezentuje się kosmiczny Ganymedes, w którym to będziemy wysyłać naszych turystów, astronautów, kolorowe ludki przy pomocy rakiet. I to są właśnie te karty, czy to z Ziemi, czy z Marsa, czy dalej właśnie na tytułowego Ganymedesa, więc cała zabawa polega właśnie na takim przesuwaniu, przemieszczaniu ich zgodnie ze strzałeczkami. Każdy z graczy dostaje więc swoją kosmiczną planszetkę i mamy tutaj i Ziemię, i Marsa, i właśnie Ganymedes z dwoma statkami. Tak naprawdę te karty to są nasze takie karty celów. Musimy zrealizować 4 takie karty, a żeby to zrobić, to trzeba umieścić tutaj w tym kosmicznym statku określoną konfigurację naszych turystów, czyli tutaj 3 w jakimś jednym kolorze, a tutaj 4 w tych poszczególnych, które są wymienione. No i teraz jak to wszystko się odbywa? Tak naprawdę skrót rundy jest przedstawiony tutaj w narożniku. Każdy z graczy może wykonać 1 z 3 akcji. A więc zacznijmy od rekrutowania. Rekrutujemy sobie, sięgając po te kafelki i dobierając odpowiednie ludki, tutaj akurat kafelki startowe, więc nasi astronauci, kosmiczni turyści w 4 z podstawowych kolorów, plus można dobrać sobie kartę właśnie rakiety na rękę, aby później móc ją spróbować zrealizować. A zatem, jeśli pobieram sobie o taki kafelek, no to umieszczam go tutaj na górze swojej planszy. Na razie mam w grze podstawowej 3 sloty. Dodatek powoduje, że mam jeszcze 1 miejsce, ale to za chwilkę Wam powiem. Dobieram sobie więc żółtego kosmonauty i rekrutuję zawsze na Ziemię. Tutaj mam limit takich kosmicznych turystów 6. No i teraz mogę dobrać sobie jedną z kart, które znajdują się na stole. Drugą możliwą akcją jest tak naprawdę wysłanie rakiety z naszymi turystami kosmicznymi, czyli pobranie sobie karty, czy to z Ziemi, czy to z Marsa, jeśli spełniam warunek, czy też można powiedzieć, że mam możliwość zapłacić koszt. Koszt to jest w wypadku tej karty Ziemi konieczność posiadania czerwonego i fioletowego turysty właśnie na Ziemi, aby móc tę kartę dobrać. No i tutaj będą istotne symbole, które dopasowuję sobie do symboli na swojej planszy. Realizuję również ten bonus z dolnej części karty. W tym wypadku będę mogła przemieścić sobie o 1 punkcik swoją kosteczkę na torze reputacji. No i trzecia opcja, jeśli chodzi o akcję, to odrzucenie kafelka, jednocześnie zrobienie sobie miejsca po to, aby dokładać tutaj kolejne kafle i wykonanie tak zwanej akcji głównej, czyli na przykład można dobrać sobie naszego kosmicznego turystę w kolorze, w którym akurat nam pasuje, żeby zrealizować, można go przemieścić, czy to z Ziemi na Marsa, czy to z Marsa do konkretnego statku, aby już móc realizować zadania. Można również przemieścić swój znacznik na torze reputacji. Tutaj zatrzymując się na każdym z tych pól będziemy mogli dodatkowo wykonywać akcje podstawowe. No i można również dobrać sobie kartę rakiety, aby móc jak najszybciej zrealizować 4 takie karty i zakończyć grę. Jeśli natomiast chodzi o dodatek Księżyc, czyli takie nieduże pudełeczko, no to całkiem sporo rzeczy się tutaj pojawia. Przede wszystkim plansza graczy będzie powiększona o takie 2 planszetki samego Księżyca, który dokładamy sobie tutaj w tym miejscu. Księżyc łączy się z Ziemią takim tunelem i mamy tutaj jeszcze doradcę, który będzie sobie wędrował i w zależności gdzie stanie, czy to na Ziemi, czy na Marsie, czy na Ganymedesie, różne rzeczy i różne bonusy nam da oraz taką planszę, gdzie będziemy umieszczać doradców. No i tutaj sami doradcy, ale jest tych kafelków doradców 16, więc od wyboru do koloru. Oczywiście każdy zapewnia różne ciekawe bonusy i rozwijając, kupując sobie tego doradcę, będziemy układać na tej planszy. Jak widzicie, będziemy mogli tutaj też odpalać sobie te podstawowe akcje. No i to, co jest również dość istotne, to pojawia się tutaj dodatkowe miejsce na nasz kolejny kafelek, a więc będzie można dokładać sobie nie 3, a 4 takie kafelki i na początku każdej rundy wszyscy zrekrutowani na Księżyc nasi turyści będą mogli się za darmo zupełnie przemieścić na Ziemię, a więc całkiem sporo fajnych modyfikacji się tutaj pojawia. Całkiem możliwe, że niektórzy z Was jeszcze pamiętają te czasy, kiedy nie było GPS-ów, tak? Wiem, ta młodsza część widowni teraz łapie się za głowę, jak to tak? Były takie wielkie mapy, które rozkładało się w samochodzie i sprawdzało, gdzie jesteśmy i gdzie jechać. No i w tej grze w zasadzie mamy taką trochę wielką mapę, która jest czarno-biała. Na szczęście te z dawnych lat drogowe były kolorowe, więc można było się nieco łatwiej odnaleźć,
A tutaj mamy odnaleźć całkiem sporo zbrodni, czyli najnowsza część mikro, makro, tym razem miejski poker i to jest jeden z 16 scenariuszy, które tutaj w tym pudełeczku są, więc lupy w dłoń i sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zanim użyjemy tej lupy w mikro, makro, miejski poker, aby wyszukiwać ślady podejrzanych naszych bohaterów po tej dużej mapie, no to troszeczkę takiej manualnej pracy, bo jak już wspomniałam, mamy tutaj 16 scenariuszy, a więc musimy wyszukać sobie karty, aby nam się nie pomieszały. Każdy scenariusz, każda sprawa ma inną ikonkę, a więc znajdujemy sobie takie karty, oddzielamy i mamy do tego kopertkę. Warto też wybrać gracza, który będzie nas jakby prowadził przez daną przygodę. Tutaj mamy akurat bohater dnia codziennego. Mamy strażaka, no więc trzeba się dowiedzieć, cóż ten strażak ma właściwie zrobić, jaka jest sytuacja, co się wydarzyło. Jest to opisane na tej karcie i mamy jakiegoś zwierzaka na gałęzi, więc prawdopodobnie tak, mamy znaleźć kota, który utknął na drzewie. No na razie zbrodnia zapowiada się iście ciekawie, ale sądzę, że to jest tylko jedyna z rzeczy, jaką strażak wykonuje, no bo oczywiście przede wszystkim gasi pożary i jak widać jest tu jakiś pożar w dzielnicy przemysłowej i tak dalej, nie chcę Wam tutaj zdradzać, bo o to właśnie chodzi, abyście Wy znaleźli sprawcę, abyście Wy rozwikłali tę sprawę i to wszystko z całą pewnością wrysowane jest na owej mapie. Wierzcie mi, lupa się przyda, jeśli znacie pierwszą część mikro, makro, to szukanie poszczególnych ludzików a propos pożaru, to tak mi się od razu on tutaj znalazł. Rzeczywiście, strażacy mają tutaj co robić. Rozgrywka odbywa się dokładnie tak samo jak w pierwszej części, czyli lupka, nasze bystre oko, pójdą zdecydowanie w ruch, mapa jest spora, zbrodni również, no i trzeba to wszystko powiązać. Jak premiery, to ikoncika gadżet zabraknąć nie może i w dzisiejszym gadżecie, no właśnie, taki kolorowy gadżet, czyli organizer insert do zaginionej wyspy Arnak. Ja wiem, pokazywałam Wam już dwa takie inserty, więc troszkę tradycji stanie się zadość, pokażę Wam i trzeci, abyście mieli co porównywać. Dzisiaj od firmy Eraptor z takimi kolorowymi, oryginalnymi nadrukami, więc niewątpliwie będzie ładnie. Sami ocencie i zobaczcie, jak się prezentuje. A zatem, moi drodzy, zaginiona wyspa Arnak z oryginalnymi grafikami nadrukowanymi na właściwie wszystkie elementy tego organizera, tego insertu. To, co na pewno doceniam, to chociażby taki drobny, aczkolwiek bardzo przyjemny pomysł, a mianowicie to pudełeczko, które mieści sobie w sobie żetony świątyń, a które to ma taki kształt, jak tak naprawdę mamy te żetony rozłożyć na planszy, więc wystarczy ściągnąć sobie to przezroczyste wieczko i położyć na mapce i już stąd bezpośrednio zabierać sobie te żetony. Do tego dopasowano również te dwa pojemniczki, które mieszczą w tym momencie żetony kompasów oraz żetoniki monet, aby nam się to wszystko zgrabnie mieściło w pudełku. Oczywiście z tych pojemniczków na resztę komponentów też można korzystać, ustawiając je i ściągając wieczko. Zwykle też te pokrywki z plexi są w jakiś sposób wpinane w pojemnik. Tutaj akurat są po prostu położone na wierzchu, więc bardzo łatwo się je ściąga, ale trzeba pamiętać o tym, że mogą się też te elementy łatwo wysypać, jak będziemy za bardzo pudełkiem przekręcać w różne strony. Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o żetony asystentów. Też rozdzielone są one tutaj na trzy stosy i też wystarczy położyć je po prostu na planszy. Każdy z pojemników zyskał oryginalne grafiki, które są nadrukowane na nie, a więc no, na pewno dodaje do klimatu i tak już zresztą klimatycznej grze jak na mój gust, a na pewno poprawia taki aspekt estetyczny i wizualny. Jedyne, czego mi troszkę tutaj brakuje, a czego nie brakowało mi, czy to w insertach Red Drewno, czy Warboxa, to wyraźniejsze oznaczenie, gdzie co mam umieścić. Czasem sprawa jest oczywista, gdzie mam włożyć jakie karty, czy też żetony, natomiast nie zawsze. I akurat zarówno Warbox, jak i Red Drewno oznaczają to. Tutaj mamy grafiki, więc fajnie, gdyby dopasować również jakiś rodzaj tych grafik, abym wiedziała, co gdzie mam włożyć i abym nie musiała zaglądać do jakiejś instrukcji.
To, o czym musicie również wiedzieć w wypadku tych organizerów od eRaptora, to są organizery bez klejenia. Oczywiście możecie je skleić, ale one działają na tak zwane kliki, więc są te elementy wystające, które potrafią czasami nam zniszczyć pudełko, więc organizacyjnie prezentuje się to na pewno bardzo estetycznie i bardzo ładnie. Dzięki serdeczne, tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś tam przyciągnęło Wasz wzrok, nie tylko magnesy, i że jakaś z planszówek dzisiaj prezentowanych Wam się spodobała. Jeśli tak jest, fajnie, jak dacie znać w komentarzach i zostawicie kciuka w górę, to zawsze mile widziane. Zapraszam Was w niedzielę rano na kolejną porcję nowości, no i oczywiście w tygodniu na następne materiały, jakie dla Was przygotuję. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!